witamy was bardzo serdecznie. Zachęcam, abyście zatrzymali się na te najbliższe 30 minut. Posłuchali tych świadectw, które mamy wam do powiedzenia, bo te słowa, jeśli tylko zechcecie, to te słowa, które usłyszycie, mogą dzisiaj realnie zmienić wasze życie. Tak jak kilka lat temu zmieniły nasze życie. Przez ponad 30 lat swojego życia funkcjonowałem w takim myśleniu, że Bóg, jeśli On w ogóle istnieje, to jest gdzieś w chmurach, ale kompletnie nie interesuje się moim życiem. A poza tym ja przez całe życie miałem opinię bardzo dobrego, porządnego, uczciwego obywatela. Więc tak naprawdę jeśli ktoś Boga potrzebuje, to złodzieje, degeneraci, menele, ale na pewno nie ja. Nazywam się Michał Korgon i chciałem wam teraz opowiedzieć pokrótce historię mojego życia. Już jako młody chłopiec funkcjonowałem w taki sposób, jak system tego świata oczekuje. Cały czas starałem się, aby uzyskać akceptację innych. Byłem prymusem w szkole. Skończyłem z najwyższą średnią szkołę podstawową. Później skończyłem z najwyższą średnią liceum. I następnie przyjechałem do Warszawy, aby dalej budować swoją karierę. Bardzo chciałem być szczęśliwym człowiekiem. Bardzo chciałem być zaakceptowanym człowiekiem. Wydawało mi się, że tylko w ten sposób będę mógł to uzyskać. I tak naprawdę skończyłem studia prawnicze z wyróżnieniem tutaj na Wydziale Prawa i Administracji. I dalej wzrastałem w tym, co mówił ten system. Zacząłem budowę wielkiej firmy. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Ludzie, którzy mnie znali, podchodzili do mnie, klepali mnie po plecach, mówili: Michał, nie jesteś uosobieniem sukcesu. Zbudowałeś z żoną piękny dom, masz nowe samochody, wyjeżdżasz na zagraniczne wakacje kilka razy w roku, tak? Bo ja przez długi czas myślałem, że tak naprawdę, kiedy pójdę w posiadanie, kiedy zacznę się realizować, to będę szczęśliwy, że to w ogóle o to w tym życiu chodzi. Ale bardzo szybko, kiedy zacząłem mieć pieniądze, zobaczyłem, że to niczego nie zmienia. Że tak naprawdę, kiedy jestem sam w domu, boję się, co będzie jutro. Okazało się, że jestem mistrzem świata w zakładaniu masek. Udawałem cały czas twardziela przed moją żoną. Udawałem kogoś innego przed rodziną, przed sąsiadami, przed bliskimi, przed przyjaciółmi. Wydawało mi się, że jeśli okaże jakąkolwiek słabość, to tak naprawdę system mnie wypluje, więc ciągle się spijałem. Ale miałem tego dosyć. Miałem dosyć noszenia tych ciężarów, tylko nie wiedziałem, o co chodzi. I wtedy, przyjaciele, miałem to szczęście, które wy macie teraz, że dotarły do mnie te banalnie proste słowa Ewangelii. Właśnie wtedy dowiedziałem się, że Jezus Chrystus oddał za mnie swoje życie. Ja początkowo kompletnie nie wiedziałem, co to oznacza. Wracacie w tym momencie z pracy, wracacie do swoich domów. Wydaje wam się, że na tym polega życie, że właśnie pojęliście wszelkie prawidła. Być może zmieniłeś swoje dwa pokoje na cztery pokoje albo pięć pokoi. To, co opowiadasz na wszystkich spotkaniach, to jak jesteś dumny, że mieszkasz teraz na nowym osiedlu, na nowym Wilanowie. Ja wiem, co przeżywasz, bo też to przeżywałem. Zbudowałem dom, chciałem się nim chlubić. On się stał moim bałwanem. Ale w głębi siebie, w środku wiedziałem, że to nie o to chodzi. Że nie jestem szczęśliwym człowiekiem. I nagle docierają do mnie te proste słowa, że Jezus Chrystus umarł za mnie. Ja nigdy nie byłem religijnym człowiekiem. Uważałem, że religia jest dla słabych ludzi. Że tylko jeśli ktoś nie potrafi być silny, to wtedy odwołuje się do Boga, że jest to taki system wytłumaczeń. Dlatego, że dałem się oszukać. Dałem się oszukać i tak myślałem. Ale ja właśnie wtedy, ponieważ spotkałem ludzi, którzy mówili, że spotkali Go osobiście, że osobiście spotkali Jezusa, ja zacząłem do Niego wołać: Jezus, jeśli Ty nie żyjesz, jeśli Ty jesteś żywym Bogiem, jeśli Ty jesteś osobą, ja chcę Cię poznać. Boże, ja chcę Cię poznać. Jezu, przyjdź i mnie uratuj. I kiedy ja zacząłem Go szukać, kiedy zacząłem do Niego wołać, bardzo szybko zrozumiałem, że potrzebuję Boga w moim życiu. Duch Święty przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja nie wiedziałem, co się dzieje, ale ja postanowiłem zawołać do Niego, chociaż nie rozumiałem tego intelektualnie. Powiedziałem: Jezu, ja wierzę, że Ty jesteś Bogiem, że umarłeś,
za mnie, że wziąłeś na siebie należną mi karę za moje bezbożne życie. Przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę dłużej udawać, bo nie chcę dłużej ściemniać. Potrzebuję Cię, Jezus, przyjdź do mojego życia. Nie wiedziałem, co to oznacza. Sam byłem zaskoczony, ale w głębi mnie było absolutne przekonanie, że potrzebuję Jezusa. Dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, kiedy słyszysz te słowa, z tych słów płynie życie, bo to Jezus przez moje usta kieruje je do Ciebie. 2000 lat temu potężny Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, postanowił zejść na ziemię w ciele człowieka i wziąć na siebie karę należną każdemu człowiekowi. Słowo Boże mówi wyraźnie, nie ma ani jednego sprawiedliwego, żaden z Was, przyjaciele, którzy słyszycie słowa, nie może być ani na tyle dobry, ani na tyle uczciwy, żeby pójść do nieba. Bo do nieba nie idziesz poprzez swoje uczynki. Usprawiedliwienie jest z wiary w dzieło Jezusa Chrystusa, w odkupieńcze dzieło, które dokonało się 2000 lat temu na krzyżu. Jezus jest jedyną bramą do Ojca. Jeśli odrzucasz Jezusa, odrzucasz Ojca. Posłuchaj, ja myślałem kiedyś, że jak 90% uczynków w życiu mam dobrych, a 10% jest złych, to Bóg kiedyś powie: Michałku, nieważne te 10%, bilans z Was dodatni i jest do nieba. To są bzdury, to są bzdury. Każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Jezusem, przyjaciele. Jednym z głównych poselstw, które Jezus Chrystus głosił, kiedy chodził tutaj w ciele po ziemi, były słowa o nowym narodzeniu. Przyszedł do niego kiedyś w nocy taki zacny, religijny człowiek, poważany w Izraelu. I on mówi: o co chodzi, Jezusie? Bo widzę, że czynisz wielkie dzieła, o co chodzi? A Jezus powiedział mu tak: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Ten człowiek miał prawie 70 lat. To był wykształcony człowiek. On mówi: ale jak to? Jak to człowiek w moim wieku może powtórnie wejść do łona matki? Jezus powiedział mu: nie rozumiesz. Co się narodziło z ciała jest ciałem. Co się narodziło z ducha jest duchem. Musisz narodzić się na nowo. Przyjaciele, 6 lat temu, kiedy w czystości swojego serca zawołałem do Jezusa, powiedziałem mu: przepraszam, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Przepraszam Cię, przyjdź do mojego życia. Wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że oddałeś za mnie swoje życie. Wierzę, że zmartwychwstałeś i siedzisz po prawicy Ojca. Przyjaciele, On przyszedł do mnie. 6 lat temu narodziłem się na nowo. Nazywam się Michał Korgol. Jestem tutaj po to, aby Wam świadczyć swoim życiem, że Jezus żyje. Jezus to nie jest marionetka. Jezus nie jest na krzyżyku. Jezus to potężny Bóg, który poszedł na krzyż z wyboru, z miłości dla Ciebie, abyś Ty nie musiał być ukarany. On zmartwychwstał. Przyjaciele, wolą Boga jest, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. On oddał życie za każdego, ale zbawienie jest warunkowe. To Ty dzisiaj decydujesz. On powiedział wyraźnie: kładę przed Tobą życie albo śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Przyjaciele, każdy z Was, którzy słyszycie te słowa, każdy z Was podejmuje teraz decyzję, właśnie teraz. Albo przyspieszasz kroku i się odwracasz, albo odpowiadasz życiem na te słowa życia, które płyną z moich ust teraz. Ty decydujesz, ale jest jedno: już nigdy nie staniesz przed Jezusem i nie powiesz: Ja nie wiedziałem, bo On Ci powie. A co zrobiłeś? Co zrobiłeś z ustami tego człowieka, którego uznałeś za głupka? Tam, pod galerią Sezam na Wilanowie. Co zrobiłeś z tym poselstwem o krzyżu? Co zrobiłeś z odkupieńczym dziełem, które wykonałem dla Ciebie, z największym miłosnym aktem 2000 lat temu? Co z tym zrobiłeś? Co z tym zrobiłeś? 2000 lat temu Jezus pokonał diabła, rozbroił wszelkie nadziemskie władze, zwierzchności i panowania. On je ośmieszył diabła. Ale dzisiaj ludzie decydują, czy chcą korzystać z mocy,
z mocy i siły wymiany krzyżowej, czy dalej chcesz chodzić na pasku diabła? Bo taka jest prawda, każdy człowiek służy albo Chrystusowi, albo diabłu, czy tego chcesz, czy nie, czy ci się to podoba, czy się to nie podoba, czy łamie to twój system, czy nie łamie to twojego systemu, czy łamie to twoje poczucie bezpieczeństwa, czy nie łamie, nie interesuje mnie to, ponieważ poznałem prawdę, prawda jest osobą, Jezus Chrystus to prawda, i on poszedł na krzyż, abyś ty mógł dzisiaj niszczyć dzieła diabła w swoim życiu, ale ty decydujesz, Bóg, potężny Bóg, Pan Panów i Król Królów, Stworzyciel nieba i ziemi, postanowił dać każdemu człowiekowi wolną wolę. Każdy człowiek decyduje, czego chce. Każdy człowiek decyduje, jak chce przeżyć to życie. Decydujesz dzisiaj, czego chcesz. Te słowa, które 2000 lat temu Jezus kierował do swoich uczniów, kiedy pytał ich, czego chcecie? Czego chcesz? One są wciąż żywe i aktualne. Jeszcze dzisiaj możesz zostać obywatelem nieba. Jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj możesz podjąć decyzję. Tak jak ja 6 lat temu, nie wiedząc o co chodzi, możesz powiedzieć tak. Jezu, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Ja wiem, że w ustach tego człowieka z tych płynie moc z tego, co on mówi. Ja tego nie rozumiem, ale ja chcę Cię poznać, bo wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że jesteś Bogiem, że zszedłeś na ziemię w ciele człowieka. To za mnie oddałeś swoje życie i zmartwychwstałeś. Dzisiaj, jeśli podejmiesz decyzję, jeśli uwierzysz w sercu swoim, zostaniesz obywatelem nieba. Zbawienie to dwa potężne aspekty, wymiana krzyżowa. Po pierwsze, jeśli dzisiaj uwierzysz i narodzisz się na nowo z Bożego Ducha, zostaniesz dzisiaj obywatelem nieba. Nic ci nie będzie tego w stanie zabrać, bo to Boży dar i zasługa Jezusa, która dla Ciebie jest za darmo. Wystarczy, że powiesz chcę. Wystarczy, że powiesz chcę. I to jest pierwsza rzecz, że kiedy skończy się to, co nazywa się dzisiaj, tak przyjaciele, bo to się skończy. Niebo i ziemia przeminą, ale te słowa, które mówię teraz do was, trwać będą na wieki. Te słowa będą trwać. Te słowa będą trwać. I drugi aspekt, że dzisiaj możesz doświadczać nieba na ziemi. Dzisiaj możesz doświadczać. Powtarzam po raz kolejny. Nazywam się Michał Korgol. Jestem człowiekiem, który miał wszystko, co oferuje ten system. Miałem pozycję, szacunek, pieniądze. Organizowałem z Ministerstwem Sprawiedliwości konferencję. I to wszystko jest ściema, w tym nie ma życia i nie o to chodzi. To w Jezusie jest ratunek. 6 lat temu z miejsca człowieka intelektualnego, intelektualisty, nie rozumiejącego nic, który nigdy wcześniej nie interesował się religią. Uwierzyłem, że Jezus żyje. Uwierzyłem, że jest osobą. I On przyszedł do mnie. Od 6 lat z Nim żyję. Każda prawdziwa dziedzina mojego życia została podniesiona. Jestem tutaj po to, aby Ci świadczyć swoim życiem. Mądrze decyduj. Mądrze wybieraj. Przyjaciele, czy wiecie, że na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus wziął na siebie każdą chorobę? Jeśli dzisiaj ktoś choruje, to dlatego, że albo o tym nie wiedział, albo się godzi na to, żeby być chorym. Ale my nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby wam opowiadać. Jeśli ktoś z was jest chory, może masz raka, może masz nieuleczalną chorobę, a może masz depresję, może latasz do psychiatry i psychoanalityka. Wstydzisz się tego i udajesz twardziela, bo mieszkasz na elitarnym osiedlu. Ale ty wiesz, jaka jest prawda o tobie. Dzisiaj możesz być zdrowy. Dzisiaj możesz być wolny. Jeśli tylko chcesz, wystaw nas na próbę. Jesteśmy ludźmi, którzy osobiście spotkali Jezusa. Duch Święty mieszka w nas. Dzisiaj, jeśli chcesz, możesz wziąć swoje uzdrowienie. Jestem tutaj. W każdej chwili możesz podejść do mnie. W każdej chwili możesz doświadczyć dzisiaj Boga w praktyce, Bożej mocy. Jezus Chrystus 2000 lat temu i dzisiaj i na wieki ten sam. On nie wisi na krzyżu dzisiaj. Za chwilę większość z was będzie zastanawiała się, jakie zakupy i prezenty zrobić na święta Bożego Narodzenia.
Będziecie świętowali choinki, bombki i inne bzdury. Ale ja ci stawiam dzisiaj pytanie. Tobie, bo może jesteś intelektualistą. Po co Jezus Chrystus przyszedł na ziemię? Po co? Po co? Co takiego się wykonało? Co się wykonało na krzyżu Golgoty? Co tam się wykonało? Kto wygrał? Kto wygrał? A ja ci mówię, Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu. On poszedł tam, aby wziąć na siebie karę za twoje życie bez Niego, za twoje grzeszne życie. I jaki to wszystko ma związek z twoim życiem? Jaki to ma związek? Jaki to ma związek? 99% ludzi deklaruje w tym kraju, że wierzy w Boga. Że wierzy w Boga. Ja cię pytam, co to oznacza? Kim dla ciebie jest Jezus? Co to oznacza? Jezus o religijnych ludziach powiedział tak. Lud ten daremnie czci mnie swoimi wargami, bo serce ich jest daleko ode mnie. Jeśli dzisiaj uwierzysz w twoim sercu, że Jezus Chrystus to Bóg, że On dał za ciebie swoje życie, że zbawił cię na krzyżu Golgoty, i jeśli zawołasz do Niego, Jezu, ja nie wiem, o czym On mówi, ale ja chcę Cię poznać osobiście. Ja chcę, abyś panował w moim życiu. Dzisiaj doświadczysz nieba. Dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba. Przyjaciele, jesteśmy tutaj dla Was. Jeśli chcecie porozmawiać, jesteśmy dla Was. Amen.